tutaj sprzedać. A nie, teraz akurat. A jak to się fachowo taka górka nazywa? Ta górka Kazurka i a Bike to... Park Kazura. A, Park Kazura. Przez dwa O, Kazora. Kazora, a tak się szuka. Tak. Bo jak młodzi ludzie przyjeżdżają z innych miast, to już wiedzą, gdzie tu zmierzać, jak to się nazywa. Tak, i od razu tu z... generalnie wśród rowerzystów to w całej Polsce jest to miejsce. No znane, znane, bo od razu ten wiedzieli, że na Ursynowie. A, to pan, a no to profesjonalnie. Kurczę, to pan tutaj to montuje i jak zjeżdża, to nagrywa film, tak? No ja tu jestem jednym z kilku ogarniaczy i instruktorem. A, no super, no także no, mam taki zaszczyt spotkania pana przy okazji. Tu dla amatorskiej telewizji pan zareklamuje tą górkę. No tu poznaję pana, który naprawdę ma tu wyczynowy sprzęt. To jest taka amatorska telewizja Remba TV, to pan na YouTubie znajdzie na pewno. Jasne, dzień dobry. Serdecznie zapraszamy na Ursynów. Jest górka Kazurka przy samym Lesie Kabackim. Jest mnóstwo przyjemnych, bezpiecznych trasek pod każdego rowerzystę i każdy poziom zaawansowania. Zapraszamy również dzieciaki do Akademii Rowerowej Kazura. O. Właśnie, a jak ruszamy do pana, gdzieś pan jest instruktorem, do pana. Tak, ja jestem trenerem, prowadzę zajęcia to na z dzieciakami. Gdzieś na stronie jest, na Facebooku Kazura Bike Academy. No proszę. Ewentualnie tutaj na bieżąco jesteś. Jasne, no super, bardzo dziękuję za chwilę. No ale pan tu podłącza się, proszę, zobaczcie, sprzęt, kamerka. I lecimy zaraz. I... będzie można to zobaczyć. Oczywiście. No, zaraz pokażemy, że to nie jest lipa, że pan wsiądzie na ten rower i autentycznie zjedzie. No. A tu trudnie to wygląda tutaj, takie różne, takie... No to jak jest, się nie zna trasy na pierwszy raz... To jest kolarstwo grawitacyjne. Mamy tak. Różne odmiany kolarstwa. Szosowe, górskie to jest grawitacyjne, czyli... Zagubiłem się w mieście, kawał drogi od domu. Chciałem przejść niezauważony, przemknąć po wyjomu. Że nie wiem, gdzie jestem, czy pojąłem wreszcie. Efekt jest taki, że zgubił. No super, a w którą stronę pan leci? A w tamtą, no to zobaczymy, bo tutaj... O jest. Ja to jak patrzę, to już tam... No i patrzcie, ruszył instruktor. O Boże, z takim wyskokami. Także po tych niesamowitych wrażeniach chyba prasówkę już na tym zakończymy. Jeszcze tylko przeczytam dla chętnych horoskop. Jezu, wraca pan już tak szybko. I to wszystko filmuje profesjonalnym sprzętem, nie takim jak ja. To rzeczywiście wpadłem na to, że można przyczepić to na ten. No dzięki. Jeszcze kobietom tylko przeczytam horoskop i już nie mam głowy do dalszej prasówki. Bo zawsze obiecuję. Bo to na grupie, nie na tej już kanale tym telewizyjnym, ale to już... A nie przeszkadza panu tu głos? Nie! Nie ma dużego wiatru? Nie, w ogóle nie słyszę jakoś ten. Tylko muszę sobie coś kupić, się poradzić, co tu można sobie, żeby tak... Właśnie no ten... Na Allegro, są nawet sta, jakiś właśnie. Stojaczek, żeby... Bo ja to tak, zawsze się motam, no a tak jak tu to niewygodnie. No, obiecałem ten horoskop, tylko dziewczynom przeczytał, chociaż faceci też czytali. A dziś jest rozszerzony, bo jeszcze z Radą na weekend. No, ja nie wierzę w tak. Nie no, ja też specjalnie. To jest takie, ten z automatu tam losują i wrzucają coś, drukują, żeby, no tak, było, żeby było wydrukowane. Jest publika, trzeba robić, nie? Tak jest. Sprzedaje się, no teraz się sprzedaje, bo jest afera. Trzeci dzień z rzędu. Afera podsłuchowa. Kogo celebrytów, Cichopek i Kurzajewski. Tak, pan i coś, Kurzajewski. Tam. No nie, drama, to odeszła od męża chyba. To tak jak z Johnny Deppem i Stowe, tak? Aferę to wstanę. No to straszne i teraz to się dobrze sprzedaje. Bo cały czas mówią no o tej... No i słyszałem, że cała afera z Willem Smithem to było specjalnie wszystko. A, tam na tych Oscarach? Okazało się, że Pfizer, koncert farmaceutyczny, który za szczepionkę odpowiada. A no, być może. Był sponsorem gali. No i właśnie, no i wychodzą takie różne rzeczy, no super.